Hej, dzisiaj mamy 16 lutego, to jest bodajże środa. Ostatni przegląd robiłem teraz lutowy w sobotę, czyli można powiedzieć kilka dni temu. No i z analizy wyszło, z przeglądu analizy wyszło, że prawdopodobnie ten mój środkowy ul trochę potrzebuje jedzenia. I dzisiaj nabyłem takie modele ciasta. Honey Bee Pro standardowe i z pyłkiem, ale na chwilę obecną spróbujemy im podać ciasto bez pyłku, czyli standardowe. Tutaj wykroiłem sobie dziurę, otwór w samej folii, w tym cieście od spodu. Tutaj jest wierzchnia warstwa. No i mam zamiar położyć to ciasto w ulu, powiedzmy w jakiś taki sposób na dwóch beleczkach i oprzeć je w taki oto sposób, żeby one mi tam nie wpadły do środka i nie przygniotło mi tych pszczół. Jednocześnie będę chciał zamontować taki dystans na moim ulu, żebym mógł zmieścić to ciasto i żebym nie przygniótł tych pszczół tam. Więc idziemy teraz to zrobić. Pora jest już taka dosyć późna, więc ostatni czas jest, żeby można było to uczynić. Słońce chyli się, tak jak mówię, ku zachodowi, ale spróbujmy zobaczyć, co tam się dzieje. Spróbujmy okiełznać, może nam się uda, tak żeby mnie nie pociechały, bo o to w tym wszystkim chodzi. O, tak jak widzicie, tu sobie to już sobie przygotuję. Tutaj oto otworzę, tak jak widzicie, szmatą jest ul przykryty, żeby miało cieplej. Musimy to zrobić w taki sposób, że ja muszę ściągnąć tą powałkę i położyć ją tutaj w jakiś sposób. No najlepiej byłoby, ale to tak nie da rady, stąd muszę to ściągnąć i położę ten ul, położę tutaj na górę. Tak to zrobimy w całości, tak jak to jest. Może bez szmaty, bo one potem mi będą chciały mi wejść do szmaty, więc odstawię tą szmatę i podniosę górny korpus, powałkę, odstawię tą powałkę tutaj na daszek. Spróbujmy to zrobić w miarę delikatnie, żeby je tam za bardzo nie podrażnić, aczkolwiek to jest pewnie nieuniknione. To jest nieuniknione pewnie. To jest pewnie nieuniknione. Spróbujmy. No to ja to muszę zrobić, muszę im podać, bo inaczej szlag je trafi. Ostrożnie. Zaczynałem wylatywać. Powoli. Powolutku. Nic się nie dzieje. Powolusieniu. Bez zbędnych ruchów. Prawda? Położymy tutaj, tak jak to jest. Teraz weźmiemy teraz od razu, może się uda byłoby położyć to ciasto. Może by się udało położyć to ciasto, no spokojnie. Może by się udało położyć to ciasto na beleczkach. Bez stosowania podpórki dystansowego pierścienia. Jak widzicie, próbuję tylko i wyłącznie przesunąć lekko beleczkę. Chyba jest ok. Druga beleczka. Położmy tą drugą beleczkę gdzieś w tym miejscu. Prawda? Żeby ich nie rozzłościć. Ok. Przesunąć lekko. Wydaje mi się, że beleczki są położone. I teraz to mi spowoduje, że ja nie przygniotę tych pszczółek. Czyli ciasto kładę teraz w ten sposób i one sobie będą mogły
podjadać to ciasto od spodu. Ok? Będą mogły podjadać sobie ciasto od spodu. Ja spróbuję, może się uda. W co wątpię, chyba raczej ten dystans tutaj położę. Dystans, mówię o pierścieniu. Bodajże tak to chyba powinien być ten dystans położony. Sam już nie wiem z tego wszystkiego, powiem wam teraz. Ok, dystans jest zamontowany i teraz na ten dystans położę sobie powałkę. Ok. W tym przypadku wszystko, pszczółki zostały podkarmione. Może nie będą się denerwować. Te pszczółki, które tutaj są, skieruję do wlotka. Niech sobie przejdą. No i zasadniczo tyle. I to samo spróbuję, ale to już dzisiaj już się nie będę tym zajmował. Jutro zerknę może do tego mniejszego ulika i tego tutaj wcześniejszego. Także wszystko. Dzięki. Pozdrawiam.